Siemanko, w kolejnym odcinku z FIFA 16, kariera bramkarza w klubie Termalika Brug Bet Miecicza. I kolejne spotkanie, które jest przed nami, jest to spotkanie z poznańskim Lechem, czyli z kolejowym. I zobaczymy, jak nam nasza forma tutaj będzie się pokazywała. No, niby mam złą formę, ale ostatni mecz nie był najgorszy w moim wykonaniu, więc myślę, że jakoś sobie tą formę po prostu odrobię, że, jeśli tak mogę nazwać. No i wreszcie będę bronił na swoim poziomie, a nie jakoś tak, nie wiem, tak ciężko. Bo naprawdę ostatnio jest cienko. Ja, jak te samochody, cienko. Dobra, nie chcę mi się tego robić, dlatego już na odpierdziel to robię. No i co? Zaczynamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mówi Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz ligowy. Mamy nadzieję na moc piłkarskich emocji. Mecz, który będziemy dzisiaj oglądać, wzbudza ogromne zainteresowanie. Wszyscy liczą na kolejny popis fenomenalnej w tym sezonie ofensywy gospodarzy. Na tym stadionie regularnie padają wysokie wyniki. Kibicom to się podoba. Każdy miłośnik lubi oglądać bramki, byle tylko nie dać rywalom strzelić więcej. Najbardziej bramkoszczelna drużyna. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i składającą go ze środka linią pomocy. Nigdy nie jest mówione, że to nie jest dobre granie. Kamiński. Widzicie, że to jest dobre granie. Pawłowski. Łukasz Trałka. Ładne rozegranie do Gajosa. Gajos na strzelę do Pawłowskiego. I... będzie faul, nie było tam czysto. Nie. I będzie na Kręka. Tak, Kręka chyba naszego piłkarza. Tak jest. Nie wiem, czy sędzia nie widział tego ruchu zawodnika w murze, czy nie chciał go widzieć. Tak jest. Szósta kartka. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Lecisz tam. Mogę mnie wykopywać, tylko poczekać. No dobra, trudno. Mam nadzieję, że nasi obrońcy to przejmą jakoś tam. Ładnie wymieniają podania. Trałka. Bo ten rzut wolny nie był ciężki do bramki. No i dobrze. I piłka przejęta przez piłkarzy z Miecieczy. Rusza prawym skrzydłem. Nie wiem kto. Nie pytajcie. Szkoda, że nikt nie podążał za nim. To był zmarnowana okazja. Bo on tak zawsze. Paulował Karol Linetty. Z tego co możemy widzieć. Chyba, że przypadkowo jest pokazywany. A jednak przypadkowo. Pawłowski. Pawłowski. Szymon Pawłowski. Trałka. Nielsen. Bardzo dobrze obrońca. No i ruszamy z tą kontrą. Na lewym skrzydle miałeś kółko. Dobrze. Zagranie. Zekaj tam. Ładnie. Rzuć. Dośrodkowuje. Rzuć to. Aj. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Rzut rożny, tak jest. Zobaczymy. Dośrodkowanie z lewego narożnika pola karnego. Dobrze mówię. Pawłowski. Trałka. Bardzo dobrze obrona. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Odegrał ponownie piłkę. Rozgrywamy na środku boiska. Seria pięknych podań. Znakomite rozegranie. Strzela, ale. Za moment wznowienie rzut rożnego. Kolejny rzut rożny. Piłka odbita od obrońcy. Tak jest.
Kolejny rzut rożny, to już chyba drugi w krótkim odstępie czasu. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. No za i będzie rzucał. Z linii bocznej, rzutem z autu. Próba zrobienia akcji wrzutka, strzał. No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza, nie musiał się nawet ruszać. Ale strzał był słaby. Wykonanie naszego piłkarza. W tym momencie to był Przemysław Babiarz. Szymon Pawłowski. Krałka. Kebab Cisaj. Krałka, jakiś piłkarz zaraz siedzi, leży Krałka. Na murawie, który już powoli się podnosi. Linetty. Karol Linetty, bardzo dobrze obrona. Ara Juli. Kamiński. Konstruktywne. Szymon Pawłowski. Podanie akcji, Gajos. Tracą piłkę. Dobrze obrona. Babiarz. Na spokojnie, nic. Na pośpiechu, żeby nie stracić głupiej piłki przed polem karnym. Znakomite rozegranie na lewe skrzydło. Ładna seria podań. Dobieg do tej piłki. No to było ładne, ale przejęli piłkę. Jednak Gajos. Obrona to przejęła. Cisaj. Linetty, Cisaj, Kamiński, Trałka, Pawłowski, Kadar, Tomasz Kadar, jest Pawłowski, próbuje mu zabrać piłkę. Co zrobi Pawłowski? O, atak pozycyjny, Linetty. Karol Linetty, nie dał się pokonać. Udało się. Będzie rzut rożny dla graczy Lecha Poznań. Udało się obronić. Całkiem kolejny strzał bym powiedział. Gajos kontuzja. Może chwilowa kontuzja. Oddalają grę od strefy obronnej. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Drugi z rzędu. Sędzia odgwizduje zagranie ręką. No i będzie rzut z autu dla Termaliki. Bardzo dobre rozegranie. Tylko żebyście tego... No ale złe przyjęcie naszego piłkarza. Nielsen. Trałka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Piłka wywalczona. No i lecimy z tą akcją. Może uda nam się. No niestety nie. Kamiński. Marcin Kamiński. Chyba Cisaj. Cisej. Ciseja. Cisaj, a nie Cisej. No może Cisej. Maciej Gajos. Może. No mogą zdeprawować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Cisej. Będę mówił tak jak komentator. No ale... Ale... Nie, ja to nie z listka przekręcałem całkiem, że ma fajnie. Gajos. Cisej. Może być groźnie. No, spokojnie. Obrońca, nie ty nie rób kurde fioty. Kadar. Kadar. Pawłowski. Krałka. Pawłowski. No i koniec szkoły. 0 do 0. Remis bezbramkowy. Nie, można powiedzieć... Bez goli w pierwszej połowie, jak o no, powiedzmy dwie interwencje. Nie najgorzej nam. Wynajmniej mi idzie. Mam nadzieję, że coś strzelimy i dobieramy. Witamy po przerwie. Lech rozpoczyna drugą połowę. A, właśnie przed chwilą rozpoczęliśmy drugą część spotkania. Cały czas 0 do 0. Przyjął i odgrywa z powrotem. Dobre rozegranie Linetty. W pole karne. Dobrze obrona. Oddaje piłkę koledze. Dobre rozegranie na prawym skrzydle. Piłka znakomicie
A chciałem powiedzieć, piłka znakomicie przyjęta, nie była dobrze przyjęta. Wkleił ją bardzo ładnie, no, ale już podanie do kolegi z drużyny było fatalne. Linetti. Linetti. Blisko już do bramki. Mamy centrę. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Myślałem, że to będzie leciał. Och, piękna interwencja. Pokazał pełną klasę bramkarską. Aha, tu będą pokazywać chyba moją obronę. Tak jest. Chociaż raz mogę się pochwalić od dawna już dobrą interwencją. O kurde. Chyba nie miał lepszego pomysłu. Dobrze. I zagrał do bramkarza. Ale... No i znowu cały czas Pawłowski. I piłka trafia do obrońcy. Ale jest to czas Pawłowski. Wrzucił w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna Pawłowska. To jest Szymon Pawłowski. Co zrobi Szymon Pawłowski? O, naprawdę! Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. No, to mogło wpaść. Moja reakcja była za późna. To wpadłoby. Nawet. No i zmiana w Lechu Poznań. Wchodzi Dudka za Linetego. Kadar. Dariusz Dudka. Tomasz Kadar. Kamiński. Kamiński. Kadar. Kamiński, Pawłowski, Kadar. Rzut rożny dla Lecha, może być ciekawie. Fajnie. Dobrze, ale niedobrze. Czemu tam obrona tego nie przyjęła? Cisej. Arajuri. Pawłowski. Uderzenie w stronę bramki. Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. No za późno znowu moja reakcja. Ja nie spodziewałem się, że będzie to strzelał. Nielsen wchodzi, kolejna zmiana. Marcin Robak. Jokar robi się niebezpiecznie. Nie się czyta, nie ma na to czasu. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Wszedł Nielsen, wszedł Marcin Robak, wylat Poznań. U nas wszedł. Juchar wszedł z Łuczyński, tego co pamiętam. No i wrzuć to w pole karne. Babiasz. Rzutka. Świetna interwencja głową. Ale cały czas przy piłce nasi koledzy z drużyny. Oddaję. Dobrze, strzał zablokowany. No i będzie kontra teraz w wykonaniu poznańskiego Lecha. Gajos. Trauka. Gajos. Dobra wymiana pola. Dośrodkowanie w pole karne. Ładna akcja. Z drużyny. Sędzia przerywa rzut grę. Wolny? Rzut wolny. Tak jest. Rzut wolny dla nas oczywiście. Rozegranie na obronie. Podanie do... Piłkarza na skrzydle, to nie wiem kto w sumie to jest, ale akcja jest dość składnie rozgrywana. No ale żeby tak długo się nie bawił z tą piłką. I będziemy mieli rzut z autu. Już grają, rozpoczęli z autu. Wycofanie. Dobrze, na skrzydle jest pilnowany, tylko oni tego nie widzą. Szymon Pawłowski. Niestety nie wyszło tak jakbym ja chciał. No ale trudno.
Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników Kluczka. I szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Przejęcie przez ostatnie 7 minut regulaminowego czasu. I na skrzydle znakomicie poszedł. Kader próbuje go gonić. Podanie do środka. Ale to takie wrzucenie w pole karne do wychodzącego napastnika było Lech Poznań. Wyrównane spotkanie. Lałka. Tutka rozgląda się w poszukiwaniu partnerów. Kadar. Tomasz Kadar. Widać, że atak pozycyjny to jest domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Dla trenera liczy się tylko zwycięstwo. Mamy na boisku kolejnego napastnika. Łukasz Stałka wchodzi. Trzeba szukać swojej szansy. U nas też zmiana, schodzi Fritz, schodzi Kleba. Piłka na skrzydle praktycznie, ale jeszcze na naszej połowie. Wycofana do obrony. Dobrze. Rozegranie piękne. Tylko po co te górne piłki? Tego nie rozumiem. No i koniec. Koniec 0-0. Mecz był taki silny, wam powiem. Chociaż jest remis. Ja z czystym kątem. Punktami. W zasadzie obie drużyny powinny się cieszyć z takiego rozwiązania. Więc nie mogę narzekać. U nas Michał Markowski na remisie. W tym meczu był 7-0. Cena. Przejdźmy dalej. Dwa cele wykonane. Następne spotkanie będzie z Koroną Kielce. Nadal cały czas mam formę złamane, jakoś wyjdzie. No zobaczymy. A ja się w tym momencie będę już z wami żegnał. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne materiały z FIFA 16, jak i z innych serii na moim kanale. Ja się z wami żegnam w tym momencie. Na razie, cześć!